Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie myślcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nie znieść przyszedłem, ale dopełnić. Tak, mówię wam, zanim niebo i ziemia nie przeminie, nie zginie sprawa nawet jedna jota, nawet jeden rożek litery, aż wszystko się spełni. Kto zatem zwolni się z jednego z tych przykazań, choćby najmniejszego, i tak będzie uczył ludzi, ten będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto spełni i tak będzie uczył, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Kolejny fragment kazania na górze. I dziś słyszymy kolejne wskazania, które Pan Jezus kieruje do nas, swoich uczniów, w kontekście tego, że w kontekście tym, jakim jest to, że my mamy być posłani do świata, że mamy iść do świata i głosić Ewangelię. I dziś Pan Jezus się ustosunkowuje do starego prawa, do prawa i proroków. Prawo oznaczało pięcioksiąg Mojżesza, no, a prorocy, no to wiadomo, to są księgi prorocze, te kolejne, wiele z tych kolejnych ksiąg. Myślę, że Pan Jezus wypowiada te słowa dlatego, że ludzie, którzy go słuchali, którzy na niego patrzyli, mogli się czuć trochę zdezorientowani, no bo on się tak bardzo skrupulatnie nie trzymał wszystkich przepisów właśnie tego starego prawa. Pamiętamy, jaki był stosunek Pana Jezusa do przepisów związanych z szabatem. Stąd te zarzuty, nie, które formułowali faryzeusze, gorliwie właśnie wypełniający prawo względem Pana Jezusa. I Pan Jezus spieszy dziś z wyjaśnieniem, że On tego nie robi, dlatego że to stare prawo, prawo Starego Przymierza jest nieaktualne. Nie, absolutnie nie. Natomiast co to znaczy, że to prawo Starego Przymierza jest aktualne nadal? Czy to znaczy, że na przykład jeżeli czytamy w Starym Testamencie, że nie należy się tatuować, to czy w takim razie my dzisiaj, nie, chrześcijanie, nie możemy, nie powinniśmy się tatuować? Niektórzy tak mówią, nie? Ale jeżeli ktoś tak mówi, to ja zawsze się pytam, a jesz wieprzowinę? No i na ogół słyszę, że tak, no bo zdecydowana większość katolików, jest coraz więcej wegetarian, no ale zdecydowana większość katolików je wieprzowinę. No a mówię, no to słuchaj, to coś jest nie tak, no bo w Starym Testamencie jest powiedziane, że nie wolno jeść wieprzowiny, nie? Więc bądź konsekwentny. Tak, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że nie usuwa żadnego z tych przykazań starych, to nie ma na myśli tego, że my mamy nadal te wszystkie przykazania, przepisy, które przestrzegali faryzeusze, wypełniać i teraz jeszcze dochodzą nam nowe, no bo Pan Jezus przyniósł też nowe. Nie, tutaj kluczem do wyjaśnienia tego są te słowa Pana Jezusa: nie przyszedłem znieść prawo i proroków, ale dopełnić. Czy tak jak w komentarzu tutaj w Biblii pierwszego Kościoła jest napisane, dosłownie uczynić pełnym, co może znaczyć zarówno wykonanie prawa i proroków, jak i udoskonalenie ich. I teraz to jest dla nas wskazówka, to powinno być dla nas wskazówką, że tym wypełnieniem prawa jest sam Jezus. I my wypełniamy prawo Starego Testamentu wiernie. Wiernie.
o tyle, o ile jesteśmy Jezusowi. Tak. Bo na przykład w tym przepisie, nie, Starego Testamentu, żebyśmy się nie tatuowali, nie chodziło o to, że nigdy do końca świata żaden człowiek nie powinien się tatuować, że Pan Bóg tego nie chce. Nie, tam akurat to był konkretny kontekst, że akurat tatuowaniem zajmowali się jacyś tam wyznawcy pogańskich bogów i chodziło o zachowanie tożsamości. Dzisiaj, jeżeli ktoś, jakiś katolik tatuuje się, sobie coś wytatuuje, oczywiście pod warunkiem, że to jest zrobione w taki sposób, że nie zagraża jego zdrowiu, no to on nie naśladuje jakiś generalnie z zasady, no, na ogół, no, teoretycznie jest to możliwe, ale generalnie nie naśladuje żadnych przedstawicieli pogańskiego kultu. No. Bo dzisiaj jakby tego zjawiska, to zjawisko tatuowania nie jest przypisane do jakichś obcych kultów, nie? Tylko po prostu no, jest takim zwyczajem. Dla niektórych, dla wielu jest to po prostu forma ozdabiania, nie? Siebie. Nie? Na, tak. Od zawsze ludzie tego chcieli. Chcieli, ozdabiali się, ozdabiamy się wszyscy, nie? Gdzieś tam używamy różnych rzeczy, które są, symbolizują coś, nie wiem, jakoś nas wyrażają i tak dalej. No także, ale wróćmy do sedna. Chodzi o to, że wypełnieniem prawa jest Chrystus sam. Jego miłość. Właśnie w Starym Testamencie była potrzebna, ja sobie tak myślę, że była potrzebna taka duża ilość przykazań. Nie? To już wiemy, że tam było ponad 600 tych różnych przepisów, przykazań, które starali się pobożni, gorliwi Żydzi przestrzegać. Ale to było wtedy naprawdę potrzebne, ponieważ jeszcze nie było Chrystusa. One i tak nie były w stanie te wszystkie przykazania wyczerpać tego, na czym Bogu zależy. Jak mamy żyć, jak mamy postępować. Tym, który tym zbiorem, że tak powiem, nie, w cudzysłowie oczywiście, prawa, które Bóg chce, żebyśmy przestrzegali, jest osoba Chrystusa. Osoba Chrystusa. On. I wiadomo, że my nigdy w 100% nie będziemy go naśladować, ale chodzi o to, żeby on był tym punktem odniesienia, bo on jest wypełnieniem prawa. Czyli w nim zawarte są wszystkie przykazania. W praktyce to oznacza na przykład, że jeżeli nie wiem, czy coś jest grzechem, czy nie, czyli czy coś jest zgodne z prawem Bożym, czy nie, mam jakąś tutaj wątpliwość, to najlepiej, jeśli odwołam się do mojego sumienia ukształtowanego w relacji, w przyjaźni z Jezusem. Tak. Czyli przez wiarę. Tak. Bo wiara to jest właśnie ta relacja z Jezusem. O to chodzi. I wtedy ja będę przestrzegał prawo, przestrzegał przykazania. I tutaj w tej dzisiejszej Ewangelii padają jeszcze też jedne bardzo ważne słowa, że kto spełni te przykazania i tak będzie uczył, czyli będzie uczył też życia zgodnie z przykazaniami, ten będzie nazwany Wielkim Królestwie Niebieskim. I to już niedawno, jakiś czas temu mówiłem, ale dzisiaj to powtórzę, bo wydaje mi się, że warto to powtarzać. Że niektórzy ludzie w Kościele uważają, myślą sobie, że jeżeli na przykład, nie, tak jak teraz papież mówi, że nie zawsze cudzołóstwo, życie w ponownym związku małżeńskim nie zawsze jest grzechem ciężkim, że to oznacza właśnie złamanie tej zasady, odstąpienie od tego. Nie? Że jak, tak jakby rolą Kościoła było mówienie ludziom, co wolno, a czego nie wolno. To nie jest rola Kościoła.
Nie jest rolą Kościoła mówić, co wolno, a czego nie wolno. Rolą Kościoła jest życie prawem Bożym, zgodnie z prawem Bożym, czyli naśladowanie Jezusa, jak już sobie powiedzieliśmy, i uczenie ludzi życia zgodnie z tym, jak żyje Pan Jezus. Naśladowania Jezusa. Ale jeżeli ja mówię, jakie są przykazania, to ja nie uczę ludzi, jeszcze nie uczę ludzi życia zgodnie z Bożymi przykazaniami. Nie wolno tego utożsamiać, moim zdaniem. Że jeżeli ja mówię komuś, jakie są Boże przykazania, czyli co on ma robić, a czego nie robić, to ja już go uczę żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami. Nie. Ja dopiero mówię mu wtedy. Wtedy dopiero mówię, na razie mówię mu tylko, czego Jezus chce go nauczyć. Czego Jezus chce go nauczyć. Czyli mówiąc inaczej, my nie mamy mówić temu światu, że nie wolno cudzołożyć. My, uczniowie Pana Jezusa, najpierw sami mamy nie cudzołożyć, tak, jeśli tylko potrafimy, i potem mamy uczyć ludzi też tego nie robić. Czyli mówiąc inaczej, być wiernymi. Tak. Mamy być wierni, mamy uczyć ludzi bycia wiernym. To jest nasza rola. Ale żeby uczyć ludzi, to trzeba pokazywać im Jezusa, prowadzić ich do Niego i pokazywać, w jaki sposób ta relacja z Nim nas samych nauczyła być na przykład właśnie wiernymi w małżeństwie. Tak. Niestety, my jesteśmy specjalistami, mówię też po części o sobie, chociaż staram się jakoś już od tego odchodzić, jak tylko się da, nie, ze wszystkich sił. Ale jest, po prostu nie chcę się tutaj odcinać, nie chcę mówić, że inni to robią, a ja w ogóle i tak dalej. Nie. Chodzi o to, że niestety my łudzimy się, że jeżeli upominamy ludzi, co wolno, co nie wolno, czego nie powinni robić, a co powinni robić, to my już spełniamy misję ewangelizacyjną. Nie. Absolutnie nie. Ja się cieszę, że Pan Jezus mnie jakoś tak poprowadził, że dzień w dzień właśnie, mam nadzieję, że też przykładem mojego życia, ale też i słowem, rzeczywiście tak ludzie mówią, pomagam im żyć zgodnie z przykazaniami. Pomagam im naśladować Pana Jezusa. Pokazuję, jak to zrobić, co robić, żeby się udało. Tak. I prośmy. Ja dzisiaj znów pod wpływem tej Ewangelii chcę prosić Pana Jezusa po raz kolejny, żeby jakoś trzymał mnie przy sobie i przy takiej właśnie postawie, przy takiej umiejętności, żeby dawał mi tę umiejętność pokazywania ludziom nie co wolno, co nie wolno, tylko jak żyć, naśladując Chrystusa. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.